Rafał Ziemkiewicz, witam Państwa serdecznie w Saloniku Politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj w Saloniku Agaton Koziński, Stanisław Janecki. Dzień dobry. I Wiktor Świetlik. Dzień dobry. Już w nastrojach majowych, ale jeszcze zostaje nam tydzień, który mieliśmy za sobą do podsumowania. W tym tygodniu pojawiły się na przykład dwie nowe siły polityczne. Znaczy, no jedna to taka niezbyt nowa, bo po prostu nowa, tak zwany rebranding, i o tym pewnie wiele nie będziemy mówić, czyli Solidarna Polska zapowiedziała, że zmienia się na Suwerenną Polskę. Ja zrozumiałem, że nowy SUV na rynku samochodów Suwpol się pojawia, Suwpol. Czy to ten polski elektryk zapowiadany? Nie, zera tylko. Nie, to ja bym skracał się jako Supol, a to się ze samolotem raczej jakoś kojarzy. Albo z supozycją. Polski, no były Supol. Albo z zupą jakąś. Ale, albo z supą, tak. Ale to już drugi byt polityczny to koalicja. Koalicja, która co prawda była zapowiadana już wielokrotnie, ale w tym tygodniu już zapowiedziano, że już tak naprawdę PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni naprawdę wystąpią jako wspólna lista, co istotne, jako lista koalicyjna. To jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, że daje Szymonowi Hołowni gwarancję, że jeżeli się dostanie do Sejmu, to nie podzieli losu Pawła Kukiza, który nie miał umowy koalicyjnej z PSL-em, w związku z czym został bez pieniędzy. Potem, miał na gębę. No podobno, no ale to już tam nie wnikamy, nie byłem świadkiem ustaleń, no w każdym razie. Tak mówił przynajmniej. Mówił, że były jakieś ustalenia, no ale formalnie on był gościem na listach PSL-u, więc PSL zakończył ten związek zaraz po jego skonsumowaniu. Natomiast drugi, bo nie ma nic za darmo. Pieniądze trzeba będzie podzielić równo, ale żeby te pieniądze były, trzeba zdobyć 8%. No i tu się pojawiła wątpliwość, to jak kiedy pierwotnie zapowiadano tę koalicję, bo jak mówię, już parę miesięcy temu, to nikt nie wątpił, że tam 8%, no delikatnie mówiąc, swobodnie, raczej 15, 20, a niektórzy to nawet roili, że w ogóle taka koalicja wyjdzie na pierwszą siłę polityczną na opozycji. A teraz rzeczywiście stało się, zawarte zostało to porozumienie w momencie, kiedy no, wielu ludzi ma wątpliwości, czy te 8% zostanie przekroczone. A tu warto dodać, jak partia, koalicja nie przekracza 8%, nie ma żadnej dotacji. To jak partia 5% nie przekroczy, ale jest powyżej 3, dostaje pieniądze z budżetu, koalicji ten punkt nie obowiązuje. Także a mało tego, to jak, jest podkręcona jak koalicja dostanie stawka, tym bardziej. 7% i się nie dostanie. Dostanie 7,9 i się nie dostanie. To wtedy tam, nie wiem, paręnaście mandatów więcej ląduje dla Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeżeli będzie miało poniżej 40%. No i Bida, tak jak z SLD w 2015 roku. No ale Bida to nieruchomości sprzedawać i takie tam. Także wśród zwolenników szeroko rozumianego antypisu ta koalicja wzbudziła mieszane uczucia. Nie macie wrażenia takiego? W ogóle Szymon Hołownia wzbudza bardzo mieszane uczucia wśród zwolenników antypisu. No, to było trochę do przewidzenia, że tak będzie. Tam już abstrahując od różnych Szymona Hołowni wzlotów i upadków, jest dość sympatyczny. Domaganie się zamknięcia Turowa, czy tam to płakanie nad konstytucją, to były takie nie najbardziej budujące rzeczy. No jednak Donald Tusk nie płakał nad konstytucją. Mam wrażenie, że jednak elektorat tych zachowań nie pokochał. Przypominam, że Szymon Hołownia startował z poziomu, a właściwie osiągnął po starcie, jakiś czas po starcie, poziom, na którym zagrażał Platformie, a nawet miał ją... Wyprzedzał ją, miał ją w ogóle wręcz skanibalizować. Swojego czasu mówiono, że to być może jest w ogóle tajny projekt Tuska, żeby tam to całe towarzystwo, tam Budkę i innych już tam zakopać na zawsze. No a w tym momencie w gruncie rzeczy Szymon Hołownia wygląda na to, że spełni taką rolę, że właściwie jego ostatnią dziejową rolą może być to, że wwiezie PSL do Sejmu, a potem zniknie. No, uwzględniając plany, to naprawdę kiepski finał tej całej, historii. To jest bardzo pouczające, jeżeli chodzi o polską politykę, aczkolwiek już tych nauk było wiele, że trzeba mieć struktury, nie tylko mieć pieniądze, bo oni pieniądze tam mają. Mają dość sprawnego menadżera Michała Kowalskiego. Jakie mają pieniądze? Przecież Szymon Hołownia złożył oficjalnie deklarację, że ani grosza nie zarobili. Sądzę, że tam jednak troszkę jakiegoś tam biznesu jest za tym. Natomiast no nie zmienia to, Michał Kowalski jest człowiekiem z bardzo dobrymi kontaktami biznesowymi. Natomiast no nie zmienia to faktu, że no nie ma struktur, no nie ma za bardzo emocji w tym wszystkim, nie ma programu. No,
sorry, no to tak się nie da po prostu w polityce. No nie może... ma emocji, Staszku. Program płakał żywnymi łzami Szymon Hołownia, a ty mówisz, że nie ale ma jego emocji. Ale jego emocji, a to muszę być na zewnątrz jak, też te emocje. Jak nie ma emocji? Program jest, bo oni faktycznie mają i go zawiesili. To raz. Czy go warto czytać, to jest zupełnie inna sprawa. Ja się poświęciłem i przeczytałem. Tak wiele bym sobie nie obiecywał po tym no to programie. Są ogólniki, tam choć całkiem głupi nie jest. Emocje są, dlatego że jak zanim się połączyli, to przecież poszła w świat wiadomość, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz mają wspólnie 4 córki. Wprawdzie Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że 2, a Szymon Hołownia go sprostował, że 4, więc są emocje, bo ludzie pytają, jak ci faceci mają wspólnie 4 córki, albo choćby 2. Chłop z chłopem, ja akurat za konserwatystów także robią, emocje są i ja patrzę na to trochę... Nie, ale mieli wspólne podstawy, jak to nazwali, pryncypia programowe, czy no bo podpisali, listę, wspólną listę spraw. Podpisali, wspólną listę spraw. Ja tu się tylko zastanawiam nad jednym, bo wyszedłem od tych wspólnych córek. Kto tu jest Lucjanem Rydlem, a kto Jadwigą Mikołajczykówną? Bo mi to wygląda na Bronowice, dom Włodzimierza Tetmajera i ta słynna impreza, gdzie... Nie wiem... Gdzie tam wszyscy wydziwiają. Nie, bo to zaraz zaczniesz jakiś widmak. A kto będzie chochołem, tak? No, no bo mam tak, właśnie widziałem, że zaraz się będzie raz dookoła i tak dalej, ale raz dookoła, czyli 10%, to moim zdaniem mało prawdopodobny wynik. Nie, i teraz, bo wydaje mi się, że wbrew temu, co mówią, to tam nie ma zbieżności programowych aż tak wielkich. One są bardzo powierzchowne. Ale są zbieżności elektoratowe i to jest główna, główny powód naszego... W jakimś sensie są. Rozbieżność, tak, że elektorat PSL-u na prowincji, a elektorat Hołowni w miastach. Tak. No i się zazębia, czyli jest zbieżność, bo się zazębiają na zakładkę. Że ma się zazębiać i że w sumie... Idzie na zakładkę. Piotr Zgorzelski czy Marek Sawicki mówią, że to daje 16-17%. Tak. Ja nie sądzę, żeby dawało... A czy jest jedno miejsce... Tyle. Jest jedno miejsce, gdzie emocje ewidentnie są. Mówię o Szymonie. Szymon Hołownia rzeczywiście wjechał w ślepą uliczkę o nazwie 2050. To brzmiało atrakcyjnie w kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Przestało brzmieć, brzmi pusto. Ja myślałem, że to jest pojemność silnika. Suwa. A to nie ta partia. Nie, te SUV to o SUV-ie może później. Ta wizja 2050, takie właśnie odejście od dojutrkowości polskiej polityki brzmiała atrakcyjnie w 2020 roku. Odkąd mamy wojnę za granicą, to nikogo nie interesuje rok 2050. Ja myślę, że rok 2025 to jest dla wielu bardzo odległa perspektywa. I w tym sensie stracił jakby taki naturalny kierunek marszu i taką naturalną narrację, jaką Szymon Hołownia wprowadził do polskiej polityki. I to jest jego ten. I tutaj właśnie brzmi teraz to wszystko letnio i tego programu się rzeczywiście nie chce czytać, bo po co mam czytać o tym, co będzie się działo za 10 lat, jak ja nie mam pewności, czy Polska będzie Polską, już mówiąc... Za 27. No nie, za 10, niech będzie za 10, a właśnie jak jest wojna za granicą, bo już były przypadki, że pociski spadały na polską ziemię, no to jest sytuacja całkowicie inna. Natomiast emocje są, widzę i dostrzegam jedną emocję, jestem bardzo ciekawy, dokąd ta emocja poniesie. Jest bardzo silna emocja między Hołownią i Tuskiem. Oni unikają, schodzą sobie z linii strzału, ale już 2 razy weszli w taką dosyć ostrą polemikę. Ten go wzywa, ten mówi, kochany Donaldzie, przecież już rozmawialiśmy tydzień temu i ci powiedziałem, co ci powiedziałem. I tu było autentycznie, tutaj iskrzyło i ludzie rzeczywiście patrzyli. Także Szymon Hołownia moim zdaniem odgrywa bardzo ważną rolę w na polskiej scenie politycznej. No, trochę jak w matematyce. Ja myślę, wynik negatywny też jest wynikiem, aczkolwiek wynik negatywny... Może Tusk ma, Agaton, rzecznika do spraw komunikacji z Szymonem Hołownią, czyli Tomasza Lisa. Mówię o czymś innym. Mamy popis, który układa nam politykę od 2005 roku, który wysysa tlen regularnie z polskiego życia publicznego, regularnie co wybory. W ostatnich wyborach to było bodajże 75% Platforma i PiS zdobyły razem. No i pytanie, czy ten spór jest cały czas kręcący Polaków i oni rzeczywiście w polityce nic innego nie potrzebują? Czy jednak jest zapotrzebowanie na jakieś odświeżenie tego popisu? Jeżeli będzie odświeżenie, to siłą rzeczy będzie większe odświeżenie po stronie opozycyjnej, bo tam są większe problemy. I jeżeli będzie to odświeżenie, to moim zdaniem Szymon Hołownia
No, kto jest wyborcą Szymona Hołowni dzisiaj? Dzisiaj wyborcą Szymona Hołowni jest wyborca Platformy Obywatelskiej, rozczarowany Platformą Obywatelską. I wyborca PiSu rozczarowany PiSem. No, ale to jest, w drugim Szymon takcie. Hołownia miał największy skok, podobnie jak Lewica zresztą, zdobył trochę wyborców i PiS, wtedy, kiedy PiS stracił, czyli po buntach Jurek w październiku 2020. Łatwo wyobrazić, co się będzie działo od września. Dwa miesiące do wyborów, Platforma PiS włączają swoje dopalacze, Kaczyński z Tuskiem chwytają się za łby, jak to chwytają się za łby przed każdymi wyborami, obrzucają się ich akolici, obrzucają przeciwników politycznych od najgorszych, wchodzą jakieś bardzo mocne emocje, prawdopodobnie w kwestiach światopoglądowych, bo to najmocniejsze dopalenie jest, Tusk już przecież ma tych swoich zwolenników wszystkich, te Silni Razem, strajki kobiet i tak dalej, które są nieocenione w generowaniu tutaj emocji. No i pytanie, czy jest w stanie Hołownia, czy teraz Hołownia z Kosiniakiem, utrzymać się na powierzchni, znajdą jakąś deskę, na której położą rękę i pozwoli im to na powyżej tych 8% wpłynąć. Bo tak jak powiedziałeś o tych emocjach, ja myślę, że Staszek mówiąc o emocjach miał na myśli emocje, które partia jest w stanie wzbudzić u wyborców. U wyborców, tak jest. A tymczasem... No nie, to po nim porusza. To oni emocje, że ludzie kibicują, między sobą. To są emocje z tego rodzaju, jakie emocje wzbudza na przykład sprawa jednej listy. Czy będzie jedna lista, czy nie będzie jednej nie, listy? Bo to jest pewna grupa ludzi, głównie... No tak, ale właśnie mam wrażenie, że oczywiście gdzieś tam w bańce lewicowo-liberalnej tam oni strasznie się miotają. To jeszcze do tego wrócimy, bo są potworne wzmożenie, zwłaszcza w kontekście marszu 4 czerwca, o którym za chwilę. Natomiast rzeczywiście emocji, tutaj się zgadzam ze Staszkiem, emocji elektoratu to tak za bardzo nie opanował Hołownia, ponieważ nie wiadomo, jaki on jest. On jest nijaki po prostu. Znaczy ty, Agaton, powiedziałeś jeszcze, że Hołownia, że to jest, że oni mogą być jakiegoś rodzaju alternatywą dla tego czołgu PiS-u, można by powiedzieć. Nie, no, dla Platformy oczywiście, no, PiS-u, mniejszej kolejności. Oni nie są alternatywną z bardzo prostej przyczyny. O ile, załóżmy, Konfederacja, ona może być, bo przy całej swojej potwornej demagogii, no szczególnie te opowieści o tych chińskich podatkach prostych i tak dalej, to jest rzeczywiście przekaz dla gimbazy, ale oni proponują mimo wszystko coś alternatywnego, alternatywną dla PiS-u emocje. Natomiast I dla Platformy. Mhm. Natomiast w gruncie rzeczy Hołownia, on nie stworzył nic nowego, on był Platformą Light. On był Platformą, tylko bez nienawiści Tuska. Bez tego Tuska takiego jadowitego i bez agresywnego Nitrasa, to będzie taka Platforma, tylko taka miła. Ale w Polsce jest taki elektorat. Polacy od Unii Wolności, jej największych sukcesów, no jednak może dzisiaj to jest tam głównie przedmiot żartów, Unia Wolności, wspomnienia o niej. Oni już się zmienili. Ale wchodzi, to była partia rządząca i to była partia mająca po kilkanaście procent. Szymon Hołownia chętnie weźmie te procenty. Generalnie ty mówisz, dałeś przykład. Nie, ja ci to wysłuchałem, teraz ja Konfederacja. Powiem, że mamy dwie minuty do przerwy. Konfederacja jednak idzie bokiem, radykalizuje przekaz i jest skrzydłowym. Szymon Hołowni stara się być takim nowym wcieleniem polskiej umiarkowanej partii postępu w granicach prawa. Od Unii Wolności jest w Polsce zapotrzebowanie na taką partię. Potem w te buty weszła Platforma Obywatelska. Widać wyraźnie, że w te buty bardzo by chciałby wejść PiS. Jemu ta Konfederacja wcale tak nie przeszkadza, bo przesuwa PiS do centrum i ta PiS staje się takim właśnie umiarkowanym centrum. Hołownia wprowadza ferment w tę dyskusję. Może być wynikiem negatywnym oczywiście, bo nic z tego nie wyjdzie. Staszek. Tylko tam jest jeden błąd, który wynika z tego, że Szymon Hołownia jest człowiekiem z telewizji się wywodzącym. Po prostu on przyjął zasadę taką, że komunikacja ze społeczeństwem i w ogóle będzie na zasadzie seriali. I dlatego on tak zwane live'y robi i mówi językiem serialowym, czyli ten czas, w którym on mówi, jest dłuższy niż czas rzeczywisty. To jest pewien specyficzny wynalazek, czyli spowolnienie czasu, mimo że nie ma silnej grawitacji. I ludzie reagują w ten sposób, że to są ciepłe kluchy po prostu. Że tu nic się nie dzieje kompletnie. Telewizją rządzi jedno prawo. Nieważne, co mówisz, ważne, jak wyglądasz. I tutaj... Popatrzcie Państwo na nas przez chwilę, nie będziemy nic mówić. Przerwa i zaraz wrócimy.